Siemanko, siemanko, witam na pokładzie, jestem z Polski. Mamy 21 grudnia, bodajże, wtorek, godzina po 9, jesteśmy na miejscu. Szlifujemy nasze miejsce, powoli zwozimy rzeczy, ale nie jesteśmy w stanie ich pokładać, także wszystko jest taki rozgarbiacz. Jesteśmy właśnie w trakcie robienia śniadanka. Tam się robi kawka, a tu są zrobione guacamole. Mamy świeży chlebek. Jeszcze nie jest chlebek z naszego wypieku, że tak powiem. Ale coś zrobić. Jeszcze przyjdzie czas. Jutro może zrobię, a może bym dzisiaj przygotował chleb. Jutro mógłbym go upiec. Poleciał. No ale zobaczę, zresztą nieważne. Dobra, jest wtorek. Chcieliśmy skończyć myć te szyby. Poukładać trochę tę kuchnię, te wszystkie półki i takie tam. Dzisiaj przyjdą jakieś gadżety tak do nas, może żaluzje i skończymy. Dobra, jestem zaspany, na razie muszę sobie zjeść i zobaczyć, jak się ten dzień potoczy. Także tyle no. No i pomalutko dzionek leci. Dobra, teraz właśnie chyba do wniosku, że jednak podwyższymy te ławki o ten centymetr, półtora. Deseczki sobie powycinaliśmy w porównaniu z tym, tu jest za nisko, żeby można było stolik sobie wcisnąć po to. Dzięki czemu będzie można mieć więcej troszkę miejsca i dzięki czemu będzie trochę bezpiecznie, żeby ten stolik się nie przychylił w jakiś sposób i nie pospadał, bo to nie jest jakiś super wyważony stół czy coś. Tylko taki stoliczek. No, no i tyle. Po prostu jestem teraz w trakcie podwyższania tego. Muszę powyciągnąć te nogi, poprzykręcać te deseczki i wstawić te nogi z powrotem i tyle. Taka to robota. O, no i dobra. Ławki zostały podwyższone. Tak to teraz wygląda. Dużo wyżej. O, stolik można wsunąć. Jest tak głębiej, elegancko. Dzisiaj przyjadą następne stoliki. Także luz, a ja idę kończyć znowu tą łazienkę, że tak powiem. Nie kończąca się opowieść bez kifu z tą łazienką, to jest masakra. Kurwa, chciałem jeszcze kafelek, mi się tak chamsko połamał, pokruszył, że masakra. Nie dość, że ostatni miałem to jeszcze. No nieważne. Tutaj ten ruch będę robił właśnie. Bo tutaj o, futryna pomalowana. Elegancko, ten róg jeszcze zrobię, bo mam jeszcze jeden kafelek i tu mi się połamał w trzech miejscach. Nie wiem, jak to się stało, ale się stało, nic na to nie poradzę, jutro drzwi wiadą. Także tyle mam, jeszcze ten róg zakończę i gitara. No i dobra, i ten kawałeczek zrobiłem, róg, ostatni kafelek poszedł. Jeszcze tak chamsko mi się złamał w ogóle, ale no co zrobić, czasami się tak zdarza. Tak się połamał beznadziejnie. Nic nie mogę zrobić, ale o, róg zrobiony. Drzwi się wstawi, dobrze to wygląda. Umyję się. I łazienka jutro będzie totalnie zakończona. Już więcej tu nie będę wracał, nic nie robię. Jutro wstawię drzwi, wymyjemy to, wyczyścimy. I koniec. Więcej roboty tutaj nie ma. Przynajmniej dla mnie jest to zakończone. Dobra, idę do baru, kurzec sprzątać, zobaczyć co tam się dzieje. Luźny dzionek dzisiaj, leci pomalutku, w ogóle mieliśmy napływ ludzi tak naprawdę, bo drzwi były otwarte, muzyka grała, znajomi przyszli z naprzeciwka i tak siedzieli, ludzie myśleli, że już jest otwarte i zaczęli przychodzić, to po prostu jest nie działamy jeszcze, tylko zaczęliśmy częstować kawą, to było może nie wiem z 8-9 osób, tak znikąd w ogóle się pojawiło, zaczęło przychodzić, o już otwarte, także mieliśmy mały kociołek, zabawna sytuacja, ale spoko, no. Jakoś leci, ale pomalutku, sprzątanie, ogarnianie, zaraz idziemy po lunch, zaraz w ogóle pojedziemy po jeszcze parę rzeczy, żeby przywieźć z domu, tutaj poustawiać już pomału do tej kuchni i tak zwozić, resztę chyba po świętach po prostu pokupujemy, bo teraz święta to niekoniecznie będzie taniej, zwłaszcza do różnych ciast, formy czy coś w takim stylu, ale po świętach może będzie łatwiej i sprawnie tu kupić, a i tak nam teraz na razie nie jest potrzebne,
A na razie to sobie siedzimy. Tak to się przedstawia. Nasze miejsce. O, jeszcze przyjedzie dzisiaj. Stoliki przyjadą, może że ludzie gdzie przyjadą. I pomalutku leci. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze coś będziemy robić, czy nie. Czy też ludzie przyjadą, pozłukadamy, czy nie. No i się mameczko, Dzionek pomału leci. Przyszły do nas w końcu żaluzje, zaraz założymy, ale najpierw przygotowuję sobie babeczki. O, jestem w trakcie robienia babeczek, zrobię sobie 3 babeczki do zjedzenia. Zobaczymy, jak mi wyjdą, trzeba trenować, żeby wejść w rytm pieczenia, bo człowiek dawno nie piekł, cały czas robił. Więc trzeba zająć się trochę od kuchni, żeby weszło w nawyk i krew pieczenia. Dobra, pieczemy babeczki, a potem zamontujemy żaluzje. No i dobra, babeczki zostały wstawione. Zobaczymy, jak się będą piekły, czy nic nie zacznie wylatywać. Jednak wydaje się, że za dużo jest. Piekło się ładnie, wstawione. Mam nadzieję, że nie zacznie się wylewać środkiem. Bo za dużo ciasta, chociaż wygląda, że może być. A ja w międzyczasie wstawię żaluzje. Doszły do nas czerwone i białe. O, przyszły mandarynki pomaczone. No i dobra. Teraz zawieszamy żaluzje. Jedne powiesimy tam i drugie powiesimy tu. Także spoczko. Zobaczymy, jak wyjdą te babki. Pierwszy teścik w nowym piekarniku. Mam nadzieję, że będzie wszystko spoczko. No ja się zabieram za wieszanie żaluzji. No i dobra, i żaluzje jedne są zawieszone. Teraz tak naprawdę czeka mnie naprawdę challenge. Tak wyglądają już następne. Już tu są wszystkie żaluzje. Teraz mam dylemat, bo te żaluzje okazuje się, że muszę to przyczepić do sufitu, a sufity są z regipsów. Nie wiem, czy one utrzymają mi te żaluzje. Zobaczmy, jak nasze babki. Nasze babki zaraz będą gotowe. Przypiekły się ładnie. Tak naprawdę bardzo ładnie się przypiekły. Nic nie wyciekło. Wszystko elegancko. Gitara. Zapach też bardzo piękny jest. Także zobaczymy, jak to dalej będzie. Dobra, muszę to naprawdę wymyślić, jak przyczepić to do regipsu, żeby się nie zerwały. Te żaluzje naprawdę są ciężkie, bo to są drewniane, niealuminiowe. Żeby one się nie pozrywały. No zobaczmy, spróbujmy wymyślić najlepiej, jak potrafimy. No dobra, babki się upiekły, są gotowe. Musimy poczekać, żeby ustygły. Ładnie się przypieczyły, przerumieniły. Niech trochę ostygną. I będziemy je zjadać. Ja tutaj próbuję to wszystko umieścić. Nie wiem, czy na tych kołkach to się utrzyma, czy nie. Tak się zastanawiam, czy to wytrzyma, czy nie. Czy one się nie pozrywają. Może na dwóch kołkach to przywieźć. Może będzie lepiej. Zaraz zobaczę, się zastanowię. No i dobra, jak już zaczepiłem te żaluzje na tych regipsach, nie wiem, jak nikt mnie nie zacznie szarpać nimi, się bawić, to powinny się utrzymać. Zobaczymy, tak to mniej więcej wygląda. No i taka to kuchnia z czerwonymi żaluzjami, żeby czasami zamykać, czasami być otwarte. A tu mamy białe żaluzje i rozbrajamy następny stolik. A ja pomału będę kończył, jeszcze te babki tylko wyciągnę. Ładnie się przypiekły, maślane. Jeszcze je udekorujemy jakoś. Tylko może nie dzisiaj, to tylko chwila próby taka. Także testowanie piekarników cały czas. No dobra. Zaraz spróbujemy, jak one smakują. Dobra, ja tak naprawdę kończę na dzisiaj. Nie mogę udekorować tych babek, bo nie wzięliśmy żadnego garnuszka, żeby rozpuścić czekoladę, czy masło, czy cokolwiek. Zostawiliśmy w domu, zapomnieliśmy się, także nie mam jak ani żadnej mikrofali, ani nic, żeby rozpuścić czy dekorować, ale to nieważne, następnym razem. Na razie testy piekarników chodzą cały czas i tyle.
Dobra, ja to kończę, jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia małych tutaj, ale to już jutro i tyle. Dobra, lecimy, narka i taki to dzionek.